Dobrze tak przyjechać, uczuć sobie z boku i bardziej słuchać, aniżeli mówić. Jest to rzeczą chyba bezpieczniejszą. Ale jeśli miałbym się podzielić tym, co tutaj słyszałem, o czym myślałem, kiedy słyszałem i na kiedy patrzę na ten fragment Bożego wspaniałego słowa, to do mnie bardzo silnie dociera to, jak naprawdę wyzbył się swojego życia, wyzbył się swoich pragnień, tutaj przyjemności na tej ziemi, wyzbył się swojego imienia, ten Boży sługa Paweł. Jak on zakochał się w imieniu Jezusa Chrystusa, jak on się zakochał w samym Chrystusie, on już gotowy był stracić całkowicie i stracił całkowicie to imię. Już go nie obchodził go ten Szaweł. Już nie obchodził go ten człowiek, który u Gamaliela samego się uczył. On już go zupełnie nie obchodził. On nawet tego człowieka wyrzucił. On go posłał na krzyż, aby radość mieć wyłącznie w tym pohańbieniu Chrystusowym, w tym pójściu za Chrystusem we wszystkim, w tym oddaniu wszystkiego Jezusowi Chrystusowi, ale i też nie tylko tych rzeczy zewnętrznych, gdzie mówił, i że umiał żyć i w obfitości, i głód cierpieć, ale tak samo właśnie, i to jest chyba w rezultacie, kiedy patrzymy na życie i apostołów, i nasze, i na przestrzeni tych wieków, dzieci Bożych, najtrudniejsze, porzucić swoje ja, porzucić swoje plany, swoje cele, swoje nadzieje na tej ziemi, porzucić swoją wyniosłość, porzucić swoją sprawiedliwość, porzucić swoją mądrość nawet, porzucić i przyjąć wszystko w uniżeniu Chrystusowym, przyjąć naprawdę wszystko jako ci, którzy by nie chcieli już nikogo skrzywdzić, nie chcieliby nikomu zadać rany, sami gotowi będąc na to, żeby im rany zadawano, ich krzywdzono, ale samemu już nigdy nikogo nie skrzywdzić. Widzicie, to może zrobić Chrystus tylko z człowiekiem. Naprawdę, to może zrobić tylko Chrystus z człowiekiem. Dlatego Paweł tutaj nigdzie nie mówi, wielu skrzywdziliśmy, wielu powaliliśmy, iluż pokonaliśmy, iluż zwyciężyliśmy, ilu pod nogi nasze padło, ilu zdeptaliśmy. Nie, Paweł pisze wręcz przeciwnie, on to wszystko znosił. Znosił ze względu na Chrystusa. Robiono z Nim wiele przykrych rzeczy. Gdybyśmy mieli spojrzeć tam, stanąć obok Niego i patrzeć na Niego, by nasze serce się rozdzierało, myślelibyśmy, czy aż tyle trzeba? Pawle, aż tak trzeba to wszystko znosić, żeby iść za Chrystusem? A ten Paweł by nam powiedział, cieszcie się wespół razem ze mną, że mogę jeszcze więcej cierpieć dla Jezusa Chrystusa, dla Jego chwały. I że właśnie radością moją jest to, że mogę nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego również cierpieć. Więc czy to chrześcijaństwo, to pójście za Jezusem Chrystusem jest dzisiaj inne? Czy ono może być inne? Nie. Za Chrystusem Jezusem idzie się tak samo jak wtedy, tak samo dzisiaj. Prawdziwie się chodzi za Jezusem Chrystusem albo nie chodzi się za Nim wcale. Dlatego tak, kiedy się patrzy nawet na tych mężów Bożych, którzy byli ileż lat wcześniej, przed jeszcze przyjściem naszego Pana, choćby Mojżesz, co czytamy o nim w 11 rozdziale Hebrajczyków i widzimy od tego 24 wersetu jest pokazanie jego życia. Przez wiarę Mojżesz, który dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Ten Mojżesz, ten najskromniejszy z tamtych ludzi, on naprawdę zobaczył w tym
skarb. On naprawdę zobaczył w tym skarb. On zobaczył, że w Chrystusie jest skarb. On zobaczył, że w tym pójściu za Bogiem, w tym zbliżeniu się do Boga jest naprawdę najwyższy skarb. Kto dzisiaj tak chciałby jeszcze więcej spojrzeć na Boga, spojrzeć na Jezusa Chrystusa, pójść za Nim, nie być na arenie, nie klaskać w dłonie, kiedy inni są prześladowani, kiedy czytamy może o innych, ale stanąć tam pośród tych wszystkich zdarzeń, naprawdę nie być na tylko właśnie jako obserwator, ale być tym, który może się cieszyć tym, że znosi to ze względu na Jezusa Chrystusa. Widzicie, to jest właśnie, ktoś by powiedział, no dzisiaj nie ma takich prześladowań, nie ma takich sytuacji na niebezpieczeństw na wodzie, niebezpieczeństw tu, niebezpieczeństw tam. Niebezpieczeństwa są wszędzie. Naprawdę. Ich jest naprawdę sporo. Kiedy patrzę na swoje życie i tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, widzę wiele, wiele niebezpieczeństw. Niebezpieczeństw odpuszczenia sobie. Niebezpieczeństw, kiedy inni robią krzywdę, kiedy wyzyskują, kiedy czynią, wiele razów zadają, a ci się nie cofają. Widzicie, właśnie to jest wspaniałe, to jest cudowne, że przyjąć właśnie to i pójść dalej za Jezusem Chrystusem. To jest właśnie to, o czym pisał Paweł. Te doświadczenia dzisiaj tym się nie różnią, bo kiedy człowiek naprawdę pokornieje i gotowy jest przyjąć te rzeczy, które napotyka w swoim życiu, to ze względu na Chrystusa, to jest to zwycięzca. Paweł mówi właśnie o tym, że to jest skarb. I dlatego mówi o tym, że to są naczynia gliniane. Bo łatwo je stłuc. Łatwo je skrzywdzić. Naprawdę łatwo. Boże dzieci, łatwo dzisiaj krzywdzić. Łatwo krzywdzić się nawzajem. Trudno jest okazywać miłość, szacunek, wychodzić naprzeciw. Bardzo trudno, ale tak robił Paweł. Tak robił Chrystus. Tak robili ci, którzy poszli za Jezusem Chrystusem i warto ich naśladować. Naprawdę warto ich naśladować. Warto czynić to, co Chrystusowe. Chociażby zadali jeszcze więcej ran. Chociażby pokazali, że są naprawdę górą. I pokazywali w tym, że mogą powalać innych. To warto iść za Jezusem Chrystusem. Naprawdę warto nie być człowiekiem, który ma swoje ja, który wynosi swoją głowę, aby myśleć o tym, że może już no, w końcu przyszedł czas, aby mógł być nauczającym innych, aby mógł pokazywać swoją wielkość, swoją chwałę, ale przyjąć właśnie postać sługi, tak się uniżyć naprawdę i stać się z tej postawy, z tego wszystkiego jak Chrystus, który przyszedł na tą ziemię i przyjął wszystko od Ojca i przez cierpienie nauczył się posłuszeństwa. To jest wspaniałe. To jest naprawdę coś, co mnie zawsze u Chrystusa Jezusa zachwycało i zachwyca. Dlatego jak patrzę na tego Bożego sługę, który pisze, że prześladowani i wiele znoszący, bo już to było czytane, to widzę bohatera. Naprawdę widzę bohatera. Dzisiaj ludzie mają wiele czasu na bzdury, ale kiedy mieliby poznać bliżej Jezusa Chrystusa, to jest to dla nich nieraz tak trudne. Można naprawdę usiąść z boku i rozmawiać o wielu rzeczach, ale później myślisz sobie, a czy ten człowiek kocha jeszcze Jezusa Chrystusa? Czy on naprawdę miłuje? Czy kto miłuje dzisiaj Jezusa Chrystusa ponad własne życie? Ponad swój czas? Ponad swoją władzę nad swoim życiem? Kto miłuje Jezusa Chrystusa? Paweł oddał władzę nad swoim życiem całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Co Chrystus z tym życiem zrobił? To zrobił Jezus z tym życiem, co zrobił Ojciec z życiem Jezusa Chrystusa. Chrystus wziął to życie i zużył dla Bożej chwały. Ale co Paweł za to otrzymał na tej ziemi? Prześladowanie, odrzucenie, wykpienie. W wielu miejscach niezrozumienie, ale Paweł mówi, to ze względu na Chrystusa to jest skarb. To jest skarb. A widzicie, dzisiaj ludzie nawet w chrześcijaństwie mają swoje cele, mają swoje dążenia.
jak ich nie zrealizują. I później widzicie, ja się cieszę z jednego, no nie dokończając jeszcze tamtej poprzedniej myśli, ja się cieszę z jednego, powiem wam na koniec, że cierpienie Jezusa Chrystusa, Jego uniżenie i Jego pokora to jest coś, co przyciąga prawdziwe Boże dzieci do Ojca. Nie wyższość zwycięstwa i duma, której nie było ani trochę w Chrystusie Jezusie, ani myślenia o sobie wysoko, ale pójście właśnie w tym cierpieniu i zwyciężenie. Bo zadać cierpienie bardzo łatwo, ale przejść przez cierpienie, przyjąć je i dalej kochać, miłować i dalej trwać w Jezusie Chrystusie, to jest bohaterstwo. Dlatego dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa i za tego Pawła, za tych, którzy dzisiaj wychodzą na to pohańbienie, którzy nie myślą sobie przeżyć tego życia w lajtowy sposób, no, lżejszy sposób, ale wypierają się siebie, aby naprawdę pójść za Jezusem Chrystusem. I nie mówią, że aż tak nie trzeba, ale gotowi są oddać naprawdę wszystko. Wszystko, żeby tylko móc już nie dysponować swoim czasem, żeby tylko móc nie dysponować swoim życiem, żeby tylko porzucić to wszystko, a przyjąć to, co naprawdę chce Chrystus. Dlatego właśnie ludzie myślą dzisiaj, że oddać życie Jezusowi Chrystusowi to tylko powiedzieć słowa. Wielu ludzi tak myśli. Oddać życie Jezusowi Chrystusowi to tylko być na zgromadzeniu, to śpiewać. Ale oddać życie Jezusowi Chrystusowi to nie jest to tylko. Paweł pokazuje to wyraźnie. To jest całkowite uniżenie, całkowita pokora. To jest całkowite przyjęcie tego, że już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I to jest prawdziwie. I wtedy rzeczywiście takich rodziców to wiem, że Bóg weźmie i naprawdę użyje dla dzieci. Ale jeśli rodzice dzisiaj będą żyli inaczej i dzieci nie będą widzieli prześladowania z powodu Jezusa Chrystusa u rodziców, to głupcami są ci rodzice, że żądają od dzieci, żeby one były chrześcijańskie. I wychowują tak naprawdę bardzo często te dzieci dla świata, a nie dla Boga. I to mnie martwi, to mnie naprawdę smuci, wiecie, bo patrząc na to wszystko, Paweł był Bożym wychowankiem. I Paweł uczył tego, że jeśli ktoś chce być wychowywanym przez Boga i móc dalej przekazywać to, to jest człowiek, który będzie znosił wiele prześladowania, ale w tym wszystkich prześladowaniach będzie wyprowadzał go Pan i będzie zawsze z nim Pan. Dlatego pytanie jest takie w rezultacie, które sobie zadałem podczas tego czytania. Na ile dzisiaj jeszcze człowiek chce Jezusa Chrystusa? W ilu procentach? Ile człowiek jeszcze pragnie tutaj swojego, czy ziemskiego, czy swoje cele ma, czy ma już poukładane swoje chrześcijaństwo? Czy raczej jest gotów oddać to wszystko, aby Chrystus to wszystko układał każdego dnia i On tym dysponował? To jest właśnie to. Zadysponował życiem Pawła. Paweł go nie stracił, tego życia. On nie zyskał. W wieczności będzie się radował ze swoim Panem. Teraz jest życie nasze. I jakże głupcem jest ten, kto naprawdę zatrzymuje to życie dla siebie. I głupcem dla siebie i niestety konsekwencją dla następnych może być ten, kto nie idzie na pohańbienie Chrystusowe, ale myśli sobie, że na tej ziemi można żyć lajtowym chrześcijaństwem, lekkim chrześcijaństwem. Dlatego chwała Bogu za tych, którzy do dnia dzisiejszego cierpią z powodu Chrystusa, z powodu prawdy, z powodu tego, że idą i niosą Chrystusa, a nie religię, że zwiastują Chrystusa, a nie sztuczne nauki, że nie są w domach sztucznymi rodzicami, którzy mają sztucznie nauczyć swoje dzieci. To się nie uda. Już mówię dzisiaj. Wielu to się nie udało i następnym to się nie uda. Ale to się dokonuje, słuchajcie. Dlatego niech Pan nas zachowa przed tym, żeby nie było sztuczności, fałszu i obłudy, a żebyśmy byli naturalni, oddali swoje życie Chrystusowi, oddawali je i naprawdę mogli być tymi, którzy podążyli za Chrystusem rzeczywiście, bo kiedy inni wtedy będą patrzeć, oni będą widzieli, tak, to jest człowiek, który oddał naprawdę życie Chrystusowi, który nie udaje. I nie będzie obrzydzenia, ale zachęta w innych. Dlatego chwała Bogu za to, że Bóg stawia takich do dnia dzisiejszego, żeby inni mogli być zbudowani, a nie zniechęceni.
Także dzięki Bogu za to, a też prośba do Boga o to, żeby pomógł tym, którzy sobie sielankę w życiu zrobili z chrześcijaństwa, żeby poszli na pohańbienie Chrystusowe, wyszli poza obóz, jak znamy tą dobrze, tą książkę, więc i słowa Boże, które wyraźnie do nas mówią. Także oby tak rzeczywiście było, bo to życie to nie sielanka. Sielanka to jest u diabła, który prowadzi prosto do Gehenny, ale u chrześcijan to jest życie piękne, oddane Chrystusowi, zaangażowane w pełni w to, co Chrystusowe, i to jest zwycięstwo. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa.